OLX wpisujemy co? Lodo ekipa. Dzwonimy do debili. Papierek po lodach ekipa. Ale tu nie dzwonimy, bo już mamy numer do gościa. Pisze. Jak weźmie pan 6 sztuk papierków po 200, mogę za 2400 chłopcze sprzedać. Odzwaniamy. Witam, z tej strony jeszcze raz Maciek. Prosiłbym o dane do przelewu. Ja sobie zaraz wyślę pieniążki. Ale ile w końcu? No 6 papierków, jakby pan mi sprzedał po te 2300, pan by tą stówkę opuścił chociaż. Dobra, 2300 i pana jest wtedy. Dobra, tą stówkę mi pan opuści? Dobra, nie ma sprawy. Dobra, to proszę mi wysłać dane do przelewu na ten numer, ja już zaraz wysyłam. Dobra. Natychmiastowym panu wyślę, bo nie ma co się... Dobra, to do 20. Żeby pan miał dzisiaj i pan mi wyśle, ja panu też adres wyślę, dobra? Dobra. To będzie w Warszawie na ulicy Mokotowskiej 16. Dobra, to mi wyślę wszystkie cztery dane. Dobra, to zaraz panu wyślę. Dobra. Pan mi to tak zapakuje, żeby się nie rozwaliło, a te papierki... Tak, oczywiście, wszystko będzie... Jeszcze mam pytanie, te papierki są bardzo rozwalone? Absolutnie, nie. Staramy się tak, żeby je w ogóle nie uszkodzić i w żaden sposób nie są uszkodzone, pod żadnym względem. Aha, nie są uszkodzone, dobra. Absolutnie, pod żadnym względem nie są. Aha, dobra. Tak, jak były u góry tak klejone, to staramy się tak równiutko, żeby nie było, w ogóle śladów nie mają, nie? Aha, dobra, bo zależy mi, żeby właśnie były jeszcze nie, napisy widoczne. Nie, to właśnie rozumiem, o co chodzi, dlatego tak za czasów już tak pomyślałem na ten temat, bo nikt by nie chciał mieć rozwalonych. A to może się w przyszłości kiedyś coś będzie więcej partnerstw. No tak, ja już to patrzyłem na tych aukcjach. No dobra, to nie ma co gadać. To proszę mi wysłać dane do przelewu. Dobra, dziękuję pięknie. Dobra, dzięki. Pozdrawiam.